Siemanko ludzie, z tej strony Eso, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Mighty Magic 10 Legacy. Jesteśmy w więzieniu kartalskim, poziom drugi. I o dziwo mam tu klucz do drzwi, których się chyba nie da otworzyć za bardzo. Zamknięte ukrycie. Co? Zamknięte ukryte. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Między nagraniami zacząłem się wczuwać w grę, no raczej nie wczuwać, tylko po prostu sprawdzać różne rzeczy. I dopiero... To jest wina syndromu Esa, doskonale to wiecie. Dopiero w tym odcinku, po 50 chyba 5 odcinkach, odkryłem, że nasz ork Szabal ma w zaklęciach, których zwykle nie miał zaklęć, tutaj wykupione różne rzeczy ciekawe. Mianowicie te rzeczy. Ja cały czas używałem wyzwania i rozbicia. A tutaj są jeszcze rozłupanie czaszki, niepowstrzymany szturm. Coś, czego ja... Myślałem, że nie mam, ale okej. Już sobie to dałem do paska i mamy tutaj tak. Atakujesz wybranego wroga, cel nie może rzucać zaklęć. To by się przydało nam parę razy, jeśli chodzi o magów i o jakieś magiczne te potwory, więc... No, to byłoby super cały czas tym atakować magów. A tutaj mamy... atakujesz wręcz wybranego wroga, pierwszy cios nie chybia celu i nie może zostać zablokowany. No, to takie też na bossów. Zwykłe. Także no, sorry, syndrom Esa. Wiecie, jak ciężko jest to leczyć. Więc nie hejtujcie. O, tutaj sobie wypijemy. I teraz wam wyjaśnię, co to jest. Dlaczego ja mam cztery takie relikwie w ekwipunku. Otóż, na Uplayu, którym nikt się nie interesuje, ja również nie. Na Uplayu jest taka sprawa, że zbiera się jakiś punkt Uplay za na przykład kończenie aktu, za zrobienie jakiegoś zadania, po prostu takie achievementy i za te punkty można parę rzeczy kupić. I ja kupiłem za punkty, moi drodzy, zestaw tego, za 30 punktów były 4 relikwie i za 40 punktów było nowy dungeon dodany w grze, gdzieś pod, chyba pod Kartalem, z tego co kojarzę. I ten dungeon się nazywa Miał, z tego co pamiętam, tak jak kot miał, nie? Anyways. O kurde. Wolny mag, on jest jeszcze wolnym magiem. Boże, trzeba szybko zrobić promocję. Tylko, że nie pamiętam gdzie. No więc mamy 4 te. Zobaczmy, czy to jest coś fajnego. Czy warto było te punkty wydawać. Co my tu mamy? Mamy zbroję średnią. No, powiedzmy, że fajnie. Mamy hełm. Powiedzmy, że też fajnie. Mamy topór siekacz, który będzie trzeba sprzedać, bo nie używamy toporów. No i mamy kostur gromu, sprawdźmy. Kostur gromu, słabsze obrażenia. Poziom pierwszy. Możemy zrobić coś takiego, słuchajcie. Ja ten kostur kupiłem swój tutaj za grubą kasę, chyba za 18 tysięcy. Ale kto wie, czy ten nie będzie lepszy na przykład, więc ja zrobię coś takiego. Ja zamienię te kostury. Ten kostur będę sobie tutaj trzymał. Jezu, ile relikwii. Ten kostur będę sobie tutaj trzymał. Tu zaraz ich, słuchajcie, napoimy tą maną i tym wszystkim. O. Połknął to, jak grzeczna dziewczynka. No i mamy tu hełm Kraga Haka i niezniszczalny, zbroja, pancerz średni. Dobrze, to na pewno nie dla ciebie, nie dla ciebie. Dla tych dwóch. Powiedzmy, że możemy to dać. 15-20, tutaj daje moc. A tutaj 10 odporności na wszystkie. No też fajna zbroja, słuchajcie. Odporność. A tu moc. Dobra, zamiast tej odporności damy. Niech ona sobie leveluje z tą zbroją, a tą na razie będziemy trzymać. No i jeszcze hełm warto byłoby komuś dać. Tutaj zadaje obrażenia hełmik. Tutaj daje odporność przed klątwami. A tutaj daje 8 do ducha, czyli tobie też damy ten hełm. A to na razie trzymamy. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Raczej kontynuujemy. Mam cały czas klucz. Dobre pytanie, do czego on będzie? Słuchajcie, mam klucz i on jest na ten poziom. I to jest, kurde, najgorsze. Najgorsze jest też to, że tu jest ta ściana magiczna, której ja nie potrafię otworzyć. Czekajcie. No właśnie, nie da się jej otworzyć, tylko dostajemy po dupie. Szkoda, szkoda, jestem bardzo ciekawy, co tam by było. Możliwe, że byłaby skrzynka po prostu z tyłu i klucz byłby do tej skrzynki. Swoją drogą ten koleś wygląda jak ogar z gry o Tron. Dobra, słuchajcie, lecimy, lecimy. Trudno z kluczem, niech sobie tutaj siedzi u nas. A my kontynuujemy i sobie sprawdzimy oczywiście też te
kolejne rzeczy. A właśnie, napójmy go też maną. Nie masz odpowiedniego klucza. What? Wait, what? Przecież mam. Kurwa. Co jest znowu nie tak? Co znów nie pasuje? Jakiego klucza? Co za penisy tutaj tworzyły ten poziom? Tu nic nie ma. No nie, ludzie, ludzie, ratujcie! Co jest za tym oknem? Co to jest za typ w ogóle tego nieba? Spikselowany. Kurde, dupa straszna w takim razie. Wejdź do slums. Dobra, do slumsów nie musimy iść. Na pewno jest jakaś dźwigen tutaj, no. Kurde, no cholera. Przydałoby się tak bardzo tutaj to otworzyć. Na stówę jest to skrzynka. Słuchajcie, dupa troszkę. Bo mam pozamykane drzwi. Ja niby mam klucz. Żelazny klucz. Żelazny klucz. Fajnie. Mam jeszcze inne klucze też. Miecz. Ja ten miecz chyba sprzedałem. What the fuck. To czemu go mam w ekwipunku? Otwórz drzwi, nie masz odpowiedniego klucza. O! What the hell? Naprawdę? Tego to się nie spodziewałem, słuchajcie. Cicho otworzone drzwi. Kartalskie więzienie, poziom pierwszy. Okej. Nie, no spoko, dobra, dobra, niech będzie. Już tu nic nie ma, szczerze? No dobra. No to wchodzimy. W takim razie klucz był do tamtych drzwi. No moi drodzy, to lecimy. Nie wiem, czy tu jest ciemno, czy po prostu... Tak, tu po prostu jest ciemno. Połączmy też sekrety. Dobra, niezłe więzienie, słuchajcie. Dobra, wbijamy. Poziom drugi. What? No dobra, wejdźmy. Bardzo dziwne, słuchajcie, wejście w ścianie. Co to za cela? Co to za więzienie? To miał być kuźwa Azkaban. Aha. Więc tu wyszliśmy. Nie, tak naprawdę nie wiem, gdzie wyszliśmy. Ale spoko. Tu mamy zamknięte drzwi. Tu mamy ciemnicę. Mało widać. Słuchajcie, słuchajcie, nic nie czaję z tego. O, 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 o. Weichen. Dobra, drzwi się otwarły. Otwarły się drzwi, to idziemy. Okej. Tu mamy jakieś bractwo sztyletów. Okej, on będzie napierdalał, to ja się cofnę po prostu. Pioruny, pioruny, pioruny. My jesteśmy w kanałach? W kanałach jesteśmy. Aha, no dobra. Nie, mi to pasuje. Ajajajajajajaj, dobra, trudno. Bijemy. Bijemy, skurwinocy, bijemy i... O kurna, mać. Dziab, dziab, dziab. Dobra, pająki. Spiders! Spiders! O ty, kutaszu. Kutaszu. Prawie... No dobra, bijemy go dalej. Lodem. Chodź tu, kurna, mam do ciebie podejść sam. Panie. Mam leczyć im zatrucia? Tego chcesz? Tego chcesz? Dobra, to ja ci pokażę moją implozję! Jeps! Dobra, sprawdźmy w takim razie. Siódemka. O, yeah! Słuchajcie, moi drodzy, jest też plus tego, że tak bardzo zapomniałem o tym, że mam takie dwie umiejętności. Przynajmniej było trudniej. A to oznacza... Słuchajcie, że było ciekawiej, bo byłoby pewnie łatwiej, gdybym o tym nie zapomniał. Ale dobra, na razie zbieramy sobie tutaj książki. O, tutaj chyba jest coś. Nie wiem. Na razie tutaj będziemy latać, słuchajcie, z odkrywaniem terenu. No i tyle. Wejście slumsy, średnia zbroja. Zaginione miasto, poziom trzeci.
Ej, dobrze, dobrze, chcę. Słuchajcie, w zaginionym mieście poziom trzeci mamy jeszcze tutaj unfinished business. Idziemy. Bardzo dobrze tu jest to połączenie. Bardzo klawo, żwawo. No dobrze. Jak tam z naszym levelem? Nasz level chyba nie jest jeszcze jakoś tam rozwinięty. No u tych prawie. Dobra, co my tu mamy? Mamy jakiś eliksir, ja go wyrzucę. Mamy mankę. Dajmy mankę jemu. Mamy troszkę łupów. Dobrze, zaczynamy. Okej, okay, i tu w zaginionym mieście, jeśli pamiętacie. A, no tak, tu było tak trudno. To bardzo dobrze. Pytanie, jak otworzyć te drzwi? Czy to jest w ogóle możliwe? Pola światła. Spróbujemy te zjawy tutaj pokonać. A, dobrze, jeszcze lepiej. Okej, okay, to zróbmy tak. Ja się podleczę. Zapiszę. Zgłodniały kul. Okej. Cofka. Nie mogę się cofnąć. Dobra, spoko. No to w takim razie czyścimy to. I walimy tym ciosem zajebistym. Tu przypiździmy wszystkim. Dobra, nic tam nie ma. Nic się nie stało. Zniszczmy im troszkę zbroję. I ponownie, już mój ulubiony cios. Ciach, nie do zablokowania. Totalnie nie do zablokowania. Oszczepnik. I rozpiętam piekło! Rozpiętałem. Dobrze. Idę do was. O kurwa, niepotrzebnie szedłem. Nie mogę się cofnąć. No dobra, widmo. Widmo Brakuenu. Dobra, to walimy, tak? Walimy siódemkę. Dziabs. Spoko, leczysz. Ponownie. Dobra, weźmy sobie troszkę, zbufujmy się. Harsha! Ajajajajajajaj. Ogniem. Dobra, spoko, 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 spoko. Easy, easy, easy. Piorunem. Doskonale. Dobra, klepiemy dalej w takim razie. Dawaj, pal mnie. Pięknie. Pięknie, słuchajcie, pięknie. Mamy tutaj książkę. Księga o zaraniu. Czego? Dziejów. Tutaj mamy jeszcze duszki. Sobie, słuchajcie. Ciach, podbijemy troszkę. Ktoś ma manę? Ktoś ma manę? Nikt nie ma many. Dobrze, mamy życie troszkę. Okej, okay, tutaj jeśli pamiętacie była pułapka. Sobie się pobawimy w takim razie w walkę. Why the fuck not? Cofnąć się chyba nie da. Pójdźmy tu, widmo elita. No, ja nic dziwnego, słuchajcie, że wtedy padłem. Aha, spory liżowane. Dobrze, w takim razie musimy rzucić dwa czary. Na ciemność musimy rzucić przede wszystkim i na antyparaliż. Very nice. Very well done. To lecimy. Na ciemność i na paraliż. Dobra, ty wypijesz to. Ty wypijesz to. Cyk. Świetnie. Oj, źle ja zrobiłem. Ale trudno. Ciemność. Paraliż. Trójka, trójka. No i w tym momencie będą mnie z dwóch stron rąbać. Kuźwa mać. Dobra, ale nie mogę pozwolić, żeby mi z tyłu rąbali. Zajmiemy się tym widmem w takim razie. My potrzebujemy teraz tak, rzucić na siebie tarczę. Im zniszczyć tarczę. Dobra, może to wytrzymamy. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Ogniem ich. O. No, z pierwotną jest trochę trudniej. Z pierwotną jest trochę trudniej. Dobrze, teraz się zajmę w takim razie tobą. Ciach. Piąteczka bufujemy, bufujemy. Ciach. Teraz tobą. Cach, cyk, cyk. Pięknie. Dobrze, leczysz. I walimy. Pięknie. Słuchajcie, bardzo dobrze poszło nam.
No i teraz my musimy się dostać do tej komnaty tutaj i ja nie mam za bardzo pomysłu, co mógłbym zrobić, żeby się dostać do tej komnaty. Chyba dźwignia by się przydała albo jakiś klucz. O. Tu coś mamy. Aż nam światło zgasło, tak przywalił. Świetnie. O, bardzo dużo złotka. Dobra. No i teraz tu. Udało się, bardzo dobrze. Bardzo dobrze się udało. Wygłodniały ghoul. Nie wiem, co nas atakuje bardziej tak naprawdę. Na pewno musimy rzucić na siebie ochronę przed magią ciemności. Dobra, ghoulem się zajmiemy. Żar. Pięknie. Oj, 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 oj. Panienko. Zniszczymy im troszkę pancerz. Pierdut, pierdut. Attack me. Boom. Ogniem. Morrigan jest sparaliżowana. Tego się nie spodziewałem. A no tak, nie rzuciłem tej. Oj, 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 oj. To nic. Damy sobie radę bez niej. No, chyba, że mam leczenie paraliżu, ale wydaje mi się, że nie mam, słuchajcie. Wydaje mi się, że wciąż, kuźwa, nie mam tego. Ale mogę się zawsze mylić. Czysty umysł, na pewno nie to. Przytomność, na pewno nie to. Ochrona przed magią, implozja, duchowa latarnia też nie. Może ty masz coś? Uzdrowienie to na pewno nie. Oczyszczający? Klątwa. Dobra, to jest klątwa. Leczenie klątw. Trujące, pryśnięcie, coś tam. Pewnie nie rzuciłem znowu, kurde, tej płomiennej determinacji, słuchajcie. Ale rzucę teraz w takim razie. Walimy tym. Oj, słabo. Słabo z pierwotną. Słabo z pierwotną, a tutaj będzie dobra walka, słuchajcie. Coś tak mi się wydaje. Z tego, co ja tutaj widzę. Oj, 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 to będzie ostro. Dobra. Hełmik. Zblokowała, no kuźwa, raczej skoro jest z kamienia. Boże, dobra. Tarcza ognia. Nie będę tym walił. Walnijmy sobie kierunkiem. Niech skurwysyny płoną. O tak. Kamienna skóra, walimy sobie kolejnego buffa. Już teraz nic nie jest w stanie nas pokonać. I piorun, i uderzenie. Zapraszam, po kolei albo nie po kolei. Boom. Implozja, ponownie, 125. Widmo, dobra, widmo jest bardziej niebezpieczne. Dobra, ziomek, pijesz to. Pijesz to. Dziabiemy was. Bardzo ładne blokowanie, bardzo ładne blokowanie. 576. Kurna mać. Zapraszam was, zapraszam. Ja tutaj jestem. O, tobą się zajmiemy. Skurwysynu. Tarcza, 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 tarcza. Na pewno to na siebie. Odnowienie. Uwalnijmy magię pierwotną. Cholera, sparaliżowana nam dostała. Przywalmy tym. Wow. Ostro. Ostro. Ciekawe, czy możesz pić eliksiry. Nie możesz pić, bardzo niedobrze. No trudno. Ogniem. Drugim. Ale walka, ale walka. Słuchajcie, ale walka. Dziewiątka, rąbiemy. A ten ghoul tam tylko stoi i obrywa. Matko boska. O, ochrony nie mam. No, nie mam ochrony. Dobrze. Pijemy. Uderzenie. Jeszcze ktoś tam za nim stoi? Chyba nie. Chyba nikt nie stoi. W takim razie ogniem, lodem, uderzenia. A, jednak stoją. Dobrze, w takim razie implozja. Ale walka, słuchajcie, ja pierdzielę. Dobra. Dobra, i dorąbiemy go do końca. Wow, to było przyjemne. To było przyjemne. Dobrze, w takim razie ty nas teraz uzdrowisz. Wylecz. Oj, nie wyleczyła z tego. Ze sparaliżu, ja nie mam chyba nic. Niedobrze. Na bossa nie pójdę bez jednej postaci. Bardzo niedobrze. Cholipka. Cholipka, ale dupa. Aj, dupa zbita. Dobrze, musimy w takim razie niestety. Słuchajcie, szkoda, kurde, z tym paraliżem. Jejku.
Ale ja przecież miałem coś takiego jak swobodny przepływ. Przecież ktoś kurwa coś takiego miał. No, dobra, dobrze, 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 właśnie, dobrze sobie przypomniałem. Zapiszmy. I słuchajcie, tu będzie walka z tym pająkiem pierdolonym. Nie wiem, czy tutaj, co prawda. Na razie sobie pochodzę. Zapiszmy. Tak, tutaj walka od razu się zaczyna. I słuchajcie, z tym pająkiem, w poradnikach piszą, że jest to najtrudniejszy potwór w grze. Nieważne jakie bossy są, że ten jest najtrudniejszy. Ciekawe czemu jest najtrudniejszy, ale jeśli po prostu go nie pokonamy w tym momencie... Dobra, to chyba jest magia ciemności. Ja sobie podejdę i będę wczytywał grę. To jest magia ciemności. Nie, to jest pierwotna. Pierwotna. Ciosy po 150. Kryształowy pająk. Kurde, nie zdążyłem przeczytać, halo. Oj, chyba sobie nie damy rady, słuchajcie, z nim. Coś sobie czuję, że chyba nie damy rady z nim. Ale zobaczmy, jak rzucimy na siebie wszystkie te buffy. Najgorsze jest to, słuchajcie, to... A gdyby tak, słuchajcie, nie podchodzić do niego, tylko się cofnąć w bok. Ajajaj. No dobra, ale to też dobrze, sprawdźmy. Gdyby tak się właśnie cofnąć w bok. Pieprzony. Jebany. Cofnąć się. O, podszedł bardzo dobrze. Cofnąć się tu. Trochę dziwne miejsce przy tej ścianie. I zobaczmy, czy on podejdzie. Słuchajcie, chyba nie podchodzi. Chyba nie podchodzi typek. A to jest bardzo źle, jeśli nie podchodzi. Stoi, skurwysyn. Raz, dwa. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. O, jest znowu daleko. Kurde. Niedobrze. Fuck. Znaczy, że ja muszę do niego podchodzić, o. O, i teraz byłoby dobrze. Dobra, okej. Chyba mam na niego strategię. Jeszcze raz spróbujemy, albo jeszcze z dwa razy, albo ewentualnie trzy. Ogromne ciosy zadaje i zastanawiam się, czy to od magii ciemności, czy od jakiejś pierwotnej. Nie mam pojęcia. Dobra, musimy zrobić coś takiego. Niech on tutaj wejdzie, ja się cofnę, tak jak wtedy. I potem na siebie rzucę te czary. Ajajajajaj. Dobra. Rzucamy na siebie czary. Ochrona przed magią ciemności. Cofnij. No i się teraz nie mogę cofnąć. Kurwa. Niedobrze. Dobra. Dość duży hit. Teraz się cofnę. Zajebał. Niedobrze. Chyba nie dam sobie rady, słuchajcie. Nie, kurde, jest popierdolona ta walka, naprawdę. Naprawdę muszę do niego aż podchodzić, jeśli on mnie dwoma hitami zabija. Coś tu jest nie tak w takim razie. Dobra, jest typek. Dobra, podchodzę do niego. Fucking... Co za kut... What?! O, ty kurwiarzu, no i teraz ja bym mógł z tobą walczyć, kurde, tak o. Tak to ja rozumiem. Słuchajcie, nie wiem jaka jest strategia na niego w takim razie. On się kuźwa teleportował za mnie, po prostu zniknął. Dla mnie to jest jedna wielka zagadka. A fajnie byłoby go zabić, bo tutaj mamy jeden odłamek. Plus exp. Dobrze. Na magię ciemności. Płomienna determinacja. Spróbujemy do niego jakoś podejść. I to. Trudno. Chciałem, kurde, żeby on był jakoś blisko mnie, wtedy bym mógł do niego podejść, ale jeśli ja podchodzę i dostaję taki hit, to jest kiepsko. To jest kiepsko, ale on na dystans chyba wali jakoś mocniej. Dobra. Spróbujmy podejść. Leczysz.
Okej. Lodem. Dwójka, dwójka. Spoko. Podchodź. Ja nie mogę podejść, słuchajcie. Nie, nie mogę podejść nawet. Nie, nie ma opcji. Kurwa. Strzela tym gównem strasznie. Dobra, wracamy do kanałów. Kiedy indziej tego pająka załatwimy? Trudno. Teraz nawet nie dajemy rady podejść do niego. Zbyt duże hity. Dobra, spieprzamy stąd w takim razie. Wyłączyć mnie te okna! Okej, zastanawiam się, zaginione poziomy. Co? Zaginione. Co? Miasto. Kurde, przeczytam mleko. Dobra, a my tu mamy tak. Zaginione miasto poziom 4. Do tego nie potrzebujemy. Wracamy w takim razie do posiadłości Felargara, tam gdzie sobie dajemy radę chociaż. Kurde, jaki pająk. Nie wiem, chciałbym sprawdzić się z nim, tak wiecie, jeden na jednego obok siebie, ale jeśli on do mnie napieprza z daleka po 200, po 150, to kiepsko. To naprawdę mało przyjemne. Co to jest? Czy jest to więzienie cholerne? Slumsy, dobrze, tędy. There's something here. O, kartalskie więzienie. Dzięki Bogu. Świetnie. Nie ma tak więzienie z kanałami połączyć, prawda? Idealna droga ucieczki dla wszystkich więźniów. Okej. Okay. Tu mamy jakieś drzwiczki. No, tego bym to się nie spodziewał. Ojej, 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 ojej. Cofnę. Aha, okej. Okay. I'm a little bit busy right now. Kurwa, pociągnij to dźwignię, a nie busy. Dobra, no to trzeba na siebie rzucić w cholerę czarów. Zaczynając od trochę zbufowania się. Spróbujemy go tutaj zaraz, słuchajcie, zmrozić. Nie zadziałało, oczywiście. Okej. Okay. No, ciekawe, czy to jakiś jest mocniejszy typek. Dobra, nie mam gdzie się cofnąć. Kamienna skóra. Zniszczenie zbroi. Ogromny rozmiar. Minotaur. A, to tylko Minotaur Elita, to spoko. To easy. To powinno pójść łatwo. Okej. Okay. Ciach. Spoko. Spoko, o kurna. Fakt, co to ma, bo i elita, czy to jakieś patyki? No dobra, dziwna cela. Taki kat trochę z niego. Zapiszę sobie. No i co my tu mamy? Mamy te więzienie. Cholera wie, gdzie my jesteśmy. Włączaj to światło, panie! Ciach. Złoto, napój. Okej, gryf i pierścień. Oj, 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 oj. Jakieś tutaj fajne eliksirki nam wpadły. Jak tego zaraz nie sprzedam, to będzie dupa zbita. Ale okej, lecimy dalej. Bo robi się, słuchajcie, klimatycznie i niebezpiecznie. Czy ktoś nam tyły robi? Ojej, na... Kurwa. Naprawdę Minotaur? No dobrze, otumanienie. Aha, nie mogę już podejść. Bardzo głupio w takim razie. Kurna! Jebacze. Czemu mi światło gaśnie? No kurna mać! Jeszcze raz czytam to. Czy oni mi wysysają w ogóle zaklęcia? Czy to jest jakiś dispel magic, czy coś w tym stylu? O nie! Boże! Pierdolę walkę z tym pająkiem. Wczytamy, wczytamy, wczytamy sobie. Dobra, moi drodzy, skończymy w takim razie tu odcinek. W kolejnym odcinku pójdziemy do tego cholernego więzienia znowu walczyć z tym... A nie, chwileczkę, przecież ja mogę mieć automatyczny zapis gdzieś szybciej. 11.31, no, idealnie. Dzięki Bogu za automatyczne zapisy. Niech żyją, niech żyją, niech żyją nam. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w... Słuchajcie, w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy dobrze idę, czy źle idę. Już się trochę pogubiłem. Zaraz zobaczymy, czy ja jestem w ogóle w tym więzieniu. Jestem. Dobra, to na razie do zobaczenia w kolejnym odcinku.
gdzie będziemy znowu rąbać ponownie tego wesołego Minotaura. Na razie, trzymajcie się i cześć, hej!